Republika po południu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na rozmowę z politykami. A Państwa i naszymi gośćmi w tej rozmowie są Wojciech Konieczny, Polska Partia Socjalistyczna. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa. Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, witam Panów, witam Państwa. Oraz Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość, witam serdecznie. Dzień dobry Panie redaktor, witam Panów senatorów i wszystkich telewizorów Telewizji Republika. Panowie, zaczniemy od tematu, który nie dzieje się dzisiaj w Sejmie, dzieje się w Częstochowie. Kolejna tragedia w szpitalu. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła w środę śledztwo, które dotyczy narażenia 37-letniej kobiety w ciąży bliźniaczej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia ludzkiego, życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnego spowodowania jej śmierci. I nie bez powodu te słowa mają tutaj duże znaczenie. Nieumyślne spowodowanie śmierci tej kobiety. Natomiast już oczywiście po tej informacji, kiedy tylko pojawiła się ona w mediach, są między innymi panie posłanki, które mówią, że ta sytuacja jest winą ustawy antyaborcyjnej. Natomiast ja chciałam zapytać, ponieważ bardzo podobna sytuacja, podobna tragedia wydarzyła się w szpitalu w Pszczynie i tam też były takie ataki, że to jest wina tej ustawy, że to jest wina polityków, że to jest wina obecnego rządu. Później wszelkie badania, analizy ekspertów wskazały po prostu na błędy medyczne. I chcę od tego zacząć. Czy to jest taka chwila, gdzie każda taka tragedia, bo to jest oczywiście tragedia, ale każda tragedia będzie teraz winą Prawa i Sprawiedliwości? Zapytam najpierw pana Kazimierza Klejna. Pani redaktor, nie chciałbym takich wypadków łączyć z polityką, raczej wolę. Ale są posłanki, które to robią, prawda? Pani redaktor, więc ja nie jestem lekarzem, nie potrafię ocenić właśnie tego, co się wydarzyło w Częstochowie i chyba jeszcze to, bo pacjentka była przewieziona do innego szpitala. Więc po prostu nie wypowiadam się absolutnie w sprawach medycznych, nie potrafię tego ocenić. Po prostu mam nadzieję, że lekarze robili wszystko, co było w ich mocy, aby uratować i dziecko, bo była szansa podobna na uratowanie tego drugiego dziecka i że ta operacja, ta próba nie powiodła się. Jakie będą tego przyczyny, to myślę, że ocenią i lekarze w tym szpitalu, gdzie się wydarzyła ta tragedia, w szpitalu w Częstochowie, i później jakaś niezależna komisja. Natomiast odłożyłbym na drugie, że tak powiem, do drugiej odrębnej dyskusji kwestię związaną z ustawą, która została, ochronie życia poczętego, która została zmieniona w wyniku decyzji Trybunału Konstytucyjnego. To postawmy tutaj kropkę. Oczywiście. Więc wydaje mi się, że po prostu nie można tak łatwo jakby politycznie rozgrywać takich sytuacji dramatycznych. Zgadzam się z panem, ale muszę to wtrącić, że są właśnie posłanki, między innymi posłanki z Lewicy, które mówią o tym, że to jest wina, że zakaz aborcji zabił panią Agnieszkę. Mówią wprost. Już wydały osąd. Wojciech Konieczny, panie senatorze, to jest moment na to, by wydawać osądy w tak trudnej sytuacji, trudnych okolicznościach. Szpital wydał oświadczenie i zaznaczył, że robili lekarze wszystko, co mogli, by uratować i te dzieci, i tę kobietę. No, panie redaktor, mnie się jest też dość trudno wypowiadać, ponieważ jestem dyrektorem drugiego szpitala w Częstochowie i to jest sąsiedni szpital, w którym ta tragedia się wydarzyła. Pracują tam lekarze, których również znam. I sytuacja jest na pewno trudna. Przede wszystkim trzeba złożyć wyrazy współczucia rodzinie, wszystkim pozostałym. No, stała się rzecz tragiczna. Co tam się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło, to trzeba zostawić rzeczywiście zbadaniu przez niezależnych ekspertów. Komisję pewnie będzie NFZ badał, pewnie oczywiście bada prokuratura. Natomiast czy ta ustawa zabezpiecza kobiety tak, jak powinna zabezpieczać? No, trzeba tutaj powiedzieć, że lewica, środowiska lewicowe wskazywały na to, że jednak no, ta ustawa poszła za daleko i może doprowadzać do sytuacji, w których lekarze będą się czuli ubezwłasnowolnieni.
czy to było w tym przypadku, czy decydowały tylko względy medyczne, czy jeszcze coś, no to to trzeba będzie rozstrzygnąć, ale chciałbym powiedzieć, że nie jest to zupełnie taka sama sytuacja, jak się zdarzyła w Pszczynie, gdyż tutaj jednak ten proces trwał. To nie było tak, to nie jest tego, co to pamiętam. Ja tylko dodam, przerwę na chwilę panu, dodam, że właśnie teraz, dzisiaj w Sejmie trwa komisja, która bada również śmierć pani Izabeli z Pszczyny, tę głośną śmierć. Tam są analizowane różne też scenariusze, które mogły się wydarzyć, a nie wydarzyły. My pokazujemy obrazek z tej komisji, natomiast no, tak się złożyło, że ta tragedia dzisiaj akurat wypłynęła. Natomiast czy powinniśmy uogólniać? Panie senatorze. Znaczy, panie redaktor, nie powinniśmy uogólniać, natomiast ta ustawa jest zła, żeby od razu powiedzieć. Zresztą za tą ustawą idą pewne działania. Do szpitali są przesyłane zapytania, ile odbyło się aborcji, czy nie aborcji, czy jakichś nieszczęśliwych zdarzeń związanych z ciążą i tak dalej, sugerując, że no, są instytucje, które się chcą tym zajmować, tym się bardzo interesują i sprawdzają, czy ta ustawa jest literalnie wypełniana? To znaczy, czy przypadkiem lekarze nie robią czegoś, co mogłoby podpaść pod odpowiedzialność karną, która jest zawarta w tej ustawie? Więc jest taka nagonka, mogę to tak powiedzieć, lub taka atmosfera wywoływana wobec lekarzy, którzy pracują w oddziałach położniczych i ginekologicznych, że nie tylko względy medyczne są brane pod uwagę, a moim zdaniem powinny być tylko i wyłącznie względy medyczne brane pod uwagę, i postępowanie powinno być no, tylko w tym kierunku. Jeśli ratowanie kobiety wymaga pewnego działania, to to działanie należy podjąć. Postawmy tak tu kropkę. Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Zobaczymy. Pytanie do pana. To jest moment, kiedy tak, ten temat po raz kolejny wypływa. Ogromna tragedia i wszyscy współczujemy rodzinie. Natomiast nie ma pan takiego poczucia, że teraz każda taka sytuacja będzie winą rządu Prawa i Sprawiedliwości? Nie, tak być nie powinno, bo ja tutaj, ja powiem tak, ja byłem na tej komisji, wyszedłem na czas audycji Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka razem z Komisją Zdrowia na wniosek posłanek właśnie i Lewicy. Zajmuję się tą kwestią, ale przecież to nie jest tak, że ta komisja ma wyjaśnić wszystkie okoliczności śmierci pacjentki w Pszczynie. Głos zabrał najpierw minister zdrowia, wiceminister zdrowia, później krajowi konsultanci i z tych środowisk, które fachowo się zajmują tymi sprawami, wynika, że zgon kobiety, to nieszczęście, które się wydarzyło w szpitalu w Pszczynie, nastąpił na skutek błędów medycznych i niedociągnięć służby zdrowia. To już wcześniej było mówione, ale no dzisiaj te słowa zostały, że tak powiem, przypomniane. Ja powiem, zgadzając się z panem senatorem Kazimierzem Klejną, z którym się długo już znamy, bo mieliśmy kiedyś razem w Senacie pracować w czwartej kadencji. I panie senatorze, tu nie trzeba być medykiem, żeby takie mądre słowa wypowiedzieć, jakie pan wypowiedział. Rzecz dotyczy przede wszystkim tego, że te dramatyczne sytuacje, które miały miejsce i w Pszczynie, dzisiaj w Częstochowie, nie powinny stanowić przedmiotu sporu politycznego. To jest wielkie nieszczęście, wielka tragedia przede wszystkim dla rodzin, w których te kobiety funkcjonowały. One przecież liczyły na to, że będą miały powiększoną rodzinę, będzie potomstwo. Tak się jednak nie stało i to jest wielkie nieszczęście i tutaj rzeczywiście trzeba oddać szacunek tej rodzinie, ale przede wszystkim wyrazy współczucia, bo to jest wielka tragedia. Na tym polityki robić nie powinniśmy. Jednak odnosząc się do polskiego ustawodawstwa, do kształtu ustawodawstwa w tej sprawie, no mnie się tutaj trudno jest zgodzić z panem senatorem, że ta ustawa akurat lekarzom czyni bariery w kontekście ratowania życia ludzi, przede wszystkim życia kobiet. Lekarze nie powinni tak postępować, że widzą jakąś sztuczną barierę w postaci ustawy tak zwanej antyaborcyjnej. Lekarz powinien zrobić wszystko, aby ratować życie
kobiety, żeby ratować życie dziecka. I w tych przypadkach no, trudno jest tutaj ocenić, bo tutaj akurat te sprawy powinny być poddane osądowi osób fachowych i mam przekonanie, że tak się stanie, że to nie tylko prokuratura tym się zajmie, ale przede wszystkim zajmą się tą sprawą służby medyczne, które przecież też mają, że tak powiem, odpowiednie środki, bo przecież samorząd lekarski, samorząd pielęgniarski mają swoje sądy dyscyplinarne. I tu postawmy kropkę też w tym temacie, panowie, tak, bo tematów jeszcze mamy sporo. Być wyjaśniona, ale nie powinna być ona łączona z polityką. Trwa posiedzenie Sejmu. W Sejmie właśnie nie wiadomo na razie, co dalej z ustawą Hoca, ale też co z tym nowym projektem dotyczącym walki z pandemią, o którym powiedziała dzisiaj pani marszałek Witek. Wpłynął nowy projekt. Postaramy się to na tym posiedzeniu przeprocedować i uchwalić. Ale pytanie, czy tak się wydarzy, kiedy, czy coś już wiadomo i zacznę może bardzo proszę o taką informację właśnie panów. Czy w ogóle to spotkanie premiera z politykami opozycji, politycy opozycji mówią, że to spotkanie nie było merytoryczne, że premier nie przyniósł dokumentu, powinien już być z gotowym projektem takiego dokumentu. Natomiast premier Mateusz Morawiecki wczoraj też mówił o tym, że dzisiaj lub jutro taki dokument będzie złożony. Pandemia nadal trwa, eksperci mówią o wielu, wielu kolejnych tysiącach, które mają się pojawić nowych zakażeń i gdzieś jeszcze z boku jest cały czas dyskusja na temat ustawy Hoca, która również wzbudza skrajne emocje. Pytanie, czy przy tak dużych, wysokich liczbach nowych zakażeń, przy takiej sytuacji, gdzie no już niestety sytuacja w szpitalach za chwilę może być też dosyć niebezpieczna ze względu na to, żeby no, te szpitale muszą być jednak wydolne, przy dużej liczbie osób niezaszczepionych okazuje się, że powstaje problem. Czy szczepienia obowiązkowe i czy ta ustawa Hoca, a może nowy projekt będą przepisem na to, by pokonać pandemię? Kazimierz Klejna. Panie redaktor, oczywiście nie wiem, jakie decyzje podejmie Sejm podczas tego najbliższego posiedzenia. To pewnie więcej na ten temat potrafi powiedzieć pan poseł Lipiec. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, w sprawie także tego spotkania, które miało miejsce, które się odbyło z panem premierem w sprawie właśnie tych ustaw zdrowotnych. No moje zdanie jest jednoznaczne w tej materii i proste. Rząd powinien przedstawić jednoznaczny projekt ustawy. Powinien pokazać, jakie ma cele. Ja chcę, żeby to wyglądać. Powiedzieć prosto i tego jestem nawet zrozumieć tą sytuację, że nie mamy większości dla takiego rozwiązania. Uważamy, że to było takie i podobne powinny być działania. I wówczas cała opozycja mówi, albo niektórzy z opozycji mówią, jesteśmy gotowi poprzeć taką ustawę. Także ponosimy także jakąś część politycznej odpowiedzialności za ten dokument. Ale niestety premier ciągle nie mówi, co chciałby osiągnąć, w jaki sposób i jakimi środkami i siłami. Dzisiaj trzeba dokonać zmiany także w tych przepisach regulujących kwestie funkcjonowania naszego społeczeństwa w warunkach COVID-u, funkcjonowania różnego rodzaju instytucji. Nie może być w tej sprawie chaos, permanentny chaos. Proszę zwrócić uwagę, co się stało w szkołach, prawda? Czy nie należało od razu powiedzieć, że ogłaszamy ferie szkolne we wszystkich typach szkół w tym samym terminie, teraz jak się zaczyna ta największa pandemia? Nie, pan minister Czarnek rozciąga to na półtora miesiąca, czy na prawie dwa miesiące, więc dopiero później, jak widzi, że coś się dzieje, znowu chaotyczna decyzja i podejmuje się decyzję o zdalnym nauczaniu czy innym. I byłyby te dwa tygodnie ferii dla uczniów, byłby czas na to, żeby zobaczyć, jakie są tendencje, co robić później. A tak dzisiaj po prostu jest to, decyzje są podejmowane no, w sytuacjach takich, no, sytuacjach, by oceny momentu, w którym Wojciech Konieczny funkcjonujemy. Więc to jest po prostu najgorsze, co może być. Ja jestem osobiście zwolennikiem obowiązkowych szczepień w tej sprawie, bo nie ma żartów. Bo jeszcze chcę powiedzieć, żebym też podał swój pogląd. Uważam też, że w niektórych instytucjach, to trzeba wyraźnie wyartykułować, muszą osoby być, które tylko zostały zaszczepione, a więc są paszporty covidowe i tylko wtedy no, może taki człowiek obsługiwać innych ludzi. Nie ma wyjścia. Taka jest dzisiaj sytuacja. Zbyt wiele osób choruje, zbyt wiele osób umiera, żebyśmy po prostu sobie miękko podchodzili i sobie uważali, przecinek, że można Wojciech tak Konieczny, i tak panie i tak senatorze. Robić. Panie senatorze,
Czy w ogóle porozumienie, konsensus w sprawie walki z pandemią pomiędzy opozycją a premierem Mateuszem Morawieckim jest możliwe kiedykolwiek? Myślę, że był możliwy. Było proponowane różne rozwiązania. Były spotkania, na których opozycja zgłaszała swoje postulaty. Ja byłem na wielu takich spotkaniach. Teraz, pani redaktor, jest chaos. Jest chaos i epidemia jest zostawiona, jakby to powiedzieć, na żywioł. To znaczy, no proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeszcze w weekend i pod koniec zeszłego tygodnia pan minister Niedzielski mówił, że ustawa Hoca, tutaj zacytuję, to jest kluczowe narzędzie służące walce z epidemią, które nam pomoże, które będzie rozwiązaniem, które tutaj nam znacznie ograniczy rozwój tej epidemii. No, mówił, że to jest kluczowe narzędzie. No jakie kluczowe narzędzie w walce z tą falą epidemii piątą? Sami w to nie wierzyli, więc teraz zmienia się tą ustawę na inną ustawę, która też jest bardzo łagodna, też ma niewielkie, będzie miała znaczenie co do walki z epidemią. Także rozwiązanie Rady Medycznej, która uznała, że nie może dalej w jakiś sposób brać odpowiedzialności za przygotowania do tej piątej fali, myślę, że jednoznacznym było sygnałem, że skoro Rada Medyczna nie może się dogadać z rządem, to jak się ma dogadać opozycja? No, to jest, skoro Rada Medyczna podała się do dymisji, czyli nie były żadne, no, może nie to, że żadne, no, ale żadne kluczowe dorady czy zalecenia tej Rady miały nie być zrealizowane, bo pewnie Rada o tym wiedziała, że tak będzie, no to cóż ma opozycja teraz zrobić? Czy spotkanie miało sens? No, gdyby ta ustawa była rzeczywiście położona na biurku każdego polityka, który przyszedł na to spotkanie i moglibyśmy się wczytać w jej zapisy, artykuły i po dwóch godzinach na przykład wypowiedzieć się, co byśmy chcieli w niej zmienić, może by miało jakiś sens, to znaczy nie taki, żebyśmy powstrzymali tę epidemię, bo ta ustawa jest miękka, tak jak mówię. Ale no przynajmniej jakieś tutaj rozwiązania może by były wprowadzone. My złożyliśmy 11 stycznia nasz pakiet rozwiązań antycovidowych 100 dni, bo uważamy, że wtedy nas czekało 100 dni bardzo ciężkich, ale jeszcze był ostatni dzwonek na to, żeby pewne rzeczy bardzo szybko wprowadzić. Na przykład postulowaliśmy wprowadzenie nauki zdalnej do końca lutego już wtedy, bo przecież no teraz ona się sama wprowadziła. Są szkoły, gdzie połowa nauczycieli jest chorych, klasy nie przychodzą, nie odbywają się zajęcia, więc minister Czarnek po prostu przestał utrzymywać fikcję, że polskie szkolnictwo działa w tej epidemii. Po prostu no, opisał to, co jest, wydał zarządzenie takie, a nie inne. I Krzysztof Lipiec, pytanie do pana. Nic dobrego powiedzieć nie można. Postawmy jeszcze kropkę. Krzysztof Lipiec, panie pośle, adwocem, bardzo jeszcze, proszę. Panie redaktor, zanim tutaj kolega Lipiec wchodzi, o to jedno bym chciał powiedzieć tak, że chcę powiedzieć, że my jako Platforma Obywatelska jesteśmy gotowi poprzeć ustawę, którą zaproponuje rząd, ale musi ona być pokazana, muszą być wyraźne, jednoznaczne zapisy w tej ustawie, i wtedy możemy nad tą kwestią pracować. I jeszcze powiem tylko tyle, że w Senacie generalnie ustawy przychodzące z rządu myśmy popierali, związane z COVID-em, wprowadzając oczywiście szereg poprawek, zmian. Ale myśmy wspierali to. Tylko, że cóż mamy zrobić w sytuacji, gdy rząd nie wie, czego chce? Ha, no właśnie, to jest pytanie do pana z Prawa i Sprawiedliwości. Rząd nie wie, czego chce? Nie, rząd wie, czego chce, bo rząd pokazał już, że w tej materii, jaką jest walka z COVID-em, rząd poczynił wiele dobrych rozstrzygnięć. Na pytanie, co może opozycja? Opozycja może bardzo dużo. My od opozycji oczekujemy tylko tyle, żebyście państwo nie przeszkadzali. To nie wy bierzecie odpowiedzialność polityczną za walkę z pandemią, to nie wy będziecie z tego rozliczani, tylko za to będzie rozliczany rząd, który ma poparcie Prawa i Sprawiedliwości w polskim Sejmie. A jak to bywało z waszymi podpowiedziami? Bywało bardzo różnie. No weźmy chociażby szpitale tymczasowe z trzeciej fali pandemii. Kiedy one były tworzone, był wielki protest. Po co takie szpitale konstruować, kiedy one stoją puste i tak dalej. I można pokazywać wiele takich przykładów. Ja wiem, że opozycja
dzisiaj może mieć szereg różnych pomysłów. One nie wszystkie muszą służyć sprawie. Podobnie jest z Radą Medyczną. To nie Rada Medyczna brała odpowiedzialność za walkę z pandemią. Odpowiedzialność zawsze bierze rząd. Ja myślę, że w tej formule, w jakiej funkcjonowała Rada Medyczna, nastąpiło już zmęczenie pewnie materiału i decyzje polityczne zawsze i w każdej chwili podejmował rząd. W kontekście nowej ustawy, czy my rozwiążemy problem tą ustawą? Tak, jest zapowiedź. Dzisiaj projekt ustawy rządowej zapowiadanej przez pana premiera Jarosława Kaczyńskiego wpłynął do polskiego Sejmu. Została nadana mu odpowiednia procedura. Skierowany został do Biura Legislacyjnego, do Biura Analiz Sejmowych. No tak jak to ma się w postępowaniu parlamentarnym. I panie pośle, to oznacza, że ustawa Hoca idzie do kosza, czy nie? Ale ja do opozycji apeluję, żebyście państwo nie przeszkadzali. Tu są dwie ważne sprawy. Zdrowie i życie Polek i Polaków, z drugiej zaś strony stan polskiej gospodarki, panie o który pośle, musimy zabiegać, czy a elementy z ustawy jest w nie najgorszym stanie. Czy, panie pośle, czy elementy z ustawy Hoca znajdą się w tym projekcie pana premiera, czy też nie? Czy to jednak ta ustawa Hoca będzie odrębnym dokumentem, a może trafi ona do kosza? Raczej z całą pewnością obydwie ustawy zostaną skierowane na posiedzenie odpowiednich komisji i myślę, że nastąpi kompilacja przepisów zarówno z jednej, jak i z drugiej ustawy i powstanie dobry produkt, który mam nadzieję będzie służył w walce z pandemią. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. To mówiła zawsze Rada Medyczna, że najskuteczniejszymi metodami walki z pandemią to są szczepionki, które są w nadmiarze, bo polskie społeczeństwo no niestety mimo stosowania różnych zachęt szczepić się nie chce. Z drugiej zaś strony słynna akcja DDM, która zawsze jest koniecznością w sytuacji epidemii i tutaj też z tym mamy różne problemy. Mamy problemy również w Sejmie, bo nie wszyscy posłowie tego przepisu nie chcą wykonywać, są stosowane kary. Ale gdybyśmy tak naprawdę poddali się reżimom sanitarnym, które są uregulowane, nie trzeba tutaj stosować żadnych nadzwyczajnych środków, ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. W klubie Prawa i Sprawiedliwości są politycy, którzy też negują na przykład wiarygodność szczepień. Pan wie, o kim ja też mówię, możemy się domyślać. I to też jest problem, nie uważa pan? No ale to nie ma to znaczenia, czy akurat są oni w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Ja sądzę, że są też i w innych klubach. Ja powiem tak, dzisiaj bardzo modnym postulatem jest obowiązek szczepień. Taki projekt ustawy wniosła Lewica. Pan senator Klejna też powiedział, że jest za obowiązkowymi szczepieniami. No a ja mam na przykład dylemat. Ja się zaszczepiłem, jestem zwolennikiem szczepień, ale czy one powinny być obowiązkowe? Ja myślę, że parlamentarzyści w głos ludu, w głos społeczeństwa, z którego wyszli, powinni się wsłuchiwać. No i ludzie, którzy się zaszczepili, nie są zwolennikami szczepień. Oczywiście nie wszyscy, ale jest gros takich ludzi, którzy tego typu poglądy artykułują. No i trzeba tutaj znaleźć też ten środek, no bo prawo ma służyć ludziom, a nie być dla nich też obciążeniem. Oczywiście. A ta sytuacja... Pani redaktor, ta sytuacja... Bardzo proszę, no, ad vocem, po jednym zdaniu rozmawiam. Do tego. Bardzo proszę, Kazimierz Klejna, następnie Wojciech Konieczny, zmieniamy tylko temat. To nie chodzi o ad vocem, tylko chcę jeszcze raz mocno to podkreślić. Zdajemy sobie sprawę z tego, że PiS ponosi odpowiedzialność za sytuację, jaka jest w tej chwili. I tego oczywiście nikt PiS-u z tego nie zwolni. Ale my jako opozycja, szczególnie tutaj Koalicja Obywatelska, mówimy wyraźnie. Jesteśmy gotowi wesprzeć przepisy, które będą jednoznaczne. Które będą jednoznaczne dla obywateli, dla przedsiębiorców, że nie będzie to polegało na stękaniu, marudzeniu i działaniu takim, że po prostu nikt nie wie, jak ma funkcjonować w warunkach epidemii. Po prostu oczekujemy, że rząd zaproponuje pewne rozwiązanie i może i tak jest, jak mówi pan poseł, że przeciwnicy szczepień są i w Platformie Obywatelskiej, i w innych klubach. Możliwe, że tak są, chociaż w Platformie Obywatelskiej takich głosów nie słyszałem nigdy, ale niech tak będzie. Ale mówimy wyraźnie, trzeba powiedzieć, żebyście państwo powiedzieli, że jest część posłów, i to duża i znaczna w PiS-ie, która nie zgadza się na jakieś istotne, wyraźne
przepisy, które będą prawe rozwiązywały i boicie się to pokazać. Dlatego boicie się, nie, to, że ta ustawa... Panie senatorze, to nie jest ta kwestia, bo to nie jest kwestia w większości. Dobrze, Wojciech Konieczny, bardzo proszę, ja wiem, że tę ustawę przeprowadzimy w Sejmie, bo nas opozycja panowie, nas poprze Wojciech Konieczny teraz. Tylko pokażcie tę ustawę, pokażcie. Jednym zdaniem, pani redaktor, to odpowiem panu posłowi, że no niestety nie może liczyć tutaj na wsparcie koła parlamentarnego PPS, bo my będziemy przeszkadzać rządowi, ponieważ rząd w naszym odczuciu nic nie robi lub robi skandalicznie mało, więc w tym będziemy przeszkadzać. Będziemy proszę, przeszkadzać, panie senatorze, przepraszam, proszę panie, tak nie panie, mówić, bo, panie pośle, bo nasze no proszę, działania polskiego rządu zostały wysoko ocenione w walce z COVID-em na arenie międzynarodowej również. Panie pośle, 100 tysięcy ludzi zmarło u nas i w Niemczech mniej więcej w tym samym czasie. Niemców jest dwa razy tyle. Więc mieliśmy 100% więcej zgonów. To jest ta dobra ocena, którą nam umierający ludzie wystawili. No, ale to rządowi. Przecież chyba nie panie chce pan pośle, powiedzieć tego, ludzie, że to umierali, rząd uśmierca ludzi. Jest, chyba pan tego panie, nie chce panie, powiedzieć, panie, tak? Panie pośle, a jaki jest cel działania rządu? Żeby jak najmniej ludzi umarło, prawda? Nie, rząd zabezpieczył wszystkie środki medyczne, stworzył szpitale, dał szczepionki, służba zdrowia staje na wysokości zadania. Pan o tym wie najlepiej. Nie zabezpieczyło się odpowiedniej ilości testów, nie przekonało się ludzi do szczepień, nie prowadziło się odpowiednich działań zapobiegających, nie wymagało się paszportów covidowych, to tak się to skończyło. Panowie, że 100% więcej ludzi zmarło w Polsce niż w Niemczech. Będziemy obserwować, co dalej w Sejmie. Przechodzimy do kolejnego tematu. Stawiamy tutaj kropkę, panowie. Senat zaproponował do ustawy między innymi poprawki rozszerzające grono uprawnionych do korzystania z cen gazu regulowanych taryfami, między innymi o mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Oczywiście mówimy tutaj o gazie. Poprawki te jednak nie przeszły w Sejmie. Posłowie przyjęli za to wiele poprawek o charakterze czysto legislacyjno-redakcyjnym. Donald Tusk komentuje sprawę na Twitterze między innymi i pisze, nie będzie ciepłej wody w kranie. PiS odrzucił poprawki Senatu, które miały chronić małe i średnie przedsiębiorstwa przed drastycznymi podwyżkami cen gazu. I teraz poproszę właśnie pana z Prawa i Sprawiedliwości o komentarz do tego komentarza, do tych słów. No chyba państwo nie wierzycie w takie sytuacje, że Polakom zabraknie ciepłej wody w kranie. Bo myślę, że pan senator też na ten temat się powinien wypowiedzieć. Donald Tusk mówi, że jej nie będzie. No. Jakiś chichot historii. Pożyjemy, zobaczymy. Po owocach ich poznacie. To jest też dobra zasada, która w polityce ma zastosowanie. Tak naprawdę, jak do tej pory, moje środowisko polityczne Prawa i Sprawiedliwości ze składanych obietnic zawsze się wywiązywało. My teraz mamy w kontekście szalejącej inflacji problem dosyć skomplikowany, bo odpowiadamy za rzeczy, którym nie zawiniliśmy. To przecież wiele aspektów, które są źródłem tej inflacji, one są usytuowane poza granicami naszego kraju. Inflacja dotyka wszystkie państwa, te państwa wysoko rozwinięte również, nawet w tym kontekście transatlantyckim. Polskie państwo poprzez działania rządu stara się skutecznie tę inflację zwalczyć. Powiem jeszcze o jednej rzeczy, żeby się zawczasu zastrzec. Działania polskiego rządu, jak i również Narodowego Banku Polskiego otrzymały bardzo pozytywne recenzje, między innymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego, gdzie stwierdzono, że w Polsce nie było podjętych działań za późno, a te działania, które zostały podjęte, one były adekwatne do czasu, do miejsca i do szerokości zaplanowanych działań antyinflacyjnych. Wprowadziliśmy dwie tarcze antyinflacyjne. To jest 25 miliardów złotych zostanie w portfelach Polaków. Wprowadziliśmy dodatek osłonowy. To jest 4 miliardy złotych dla tych ludzi, którzy nie są usytuowani najlepiej w polskim społeczeństwie. Wprowadziliśmy regulacje, które dotyczą również ulg dla sfery przedsiębiorstw. Dobrze, i postawmy do kropki, panie pośle. Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska, panie senatorze. Regulacje unijne, chociaż... Więc pani redaktor, szanowni państwo, chcę powiedzieć tak, że za mniej więcej połowę inflacji
niestety odpowiada błędna polityka rządu, która od wielu miesięcy jest podejmowana lub brak podejmowania. A widzi pan inflację w całej Europie? Bo jeśli chodzi o gaz, to chciałabym też zapytać, jaka jest odpowiedzialność między innymi Donalda Tuska, panie senatorze. Panie redaktorze, więc mówię, mniej więcej połowa inflacji w Polsce to wynik zaniechań lub błędów rządu. Także zbyt późnej reakcji Narodowego Rady Polityki Pieniężnej, Narodowego Banku Polskiego. I to jest jedna kwestia, to jest podstawowa sprawa. I tutaj te działania były absolutnie złe lub niewłaściwe lub nieprowadzone w ogóle. I teraz kwestia jest tej pomocy, jaką udziela państwo w tej chwili. Myśmy zwrócili w Senacie uwagę na to, że ta pomoc polegająca na tym, na zmniejszeniu podatku VAT, na przykład na paliwę, gaz i tak dalej, jest to jest zmianą absolutnie niesprawiedliwą, obejmującą tylko część i to niewielką część obywateli naszego kraju. Tylko tych, którzy mają dostęp do gazu ziemnego, którzy mają dostęp do zintegrowanego systemu dostępu do ciepła, czyli wielkich ciepłowni. Natomiast ogromna część naszego społeczeństwa, która ma ogrzewanie na przykład na węgiel czy na koks, na pelet, gaz płynny, a to jest ogromna ilość gospodarstw domowych, tych potraktowano w taki sposób, że tam tego VAT-u nie obniżono. I to jest najbardziej podstawowy zarzut. Ale ja chcę dodać, że niektórzy chcą zamykać kopalnie węglowe. Pani redaktor, ale tu nie mówimy przecież, te poprawki, które wprowadził Sejm, zaproponował, one nie są związane w ogóle z polityką klimatyczną, bo wtedy powinny być inne. Te ustawy dotyczące obniżki podatku VAT są tylko ustawami według sugestii rządu, że mają pomóc obywatelom w przezwyciężeniu inflacji. Więc mówię z całą mocą raz jeszcze, że tylko wybrana część, i to wcale nie ta największa, została tym przywilejem objęta. Nie zostały objęte w żaden sposób, zostali objęci przedsiębiorcy, i ci mali, i ci duży. I ponieważ dla tej grupy przedsiębiorców, dla przedsiębiorców w ogóle, VAT z punktu widzenia przedsiębiorcy jest neutralny, a więc wszystkie inne elementy, które mają wpływ na koszty, nie zostały tutaj w tej materii naruszone. I to jest kwestia. Panie senatorze, to nie jest prawda, o czym pan mówi, bo jest prawda. Wie pan, dobrze, to Krzysztof Lipiec, adwocem Wojciech Konieczny. Dyskutuje na odległość, ale ja bym się też do tego chciał odnieść, jeśli można. To proszę się odnieść i powiedzieć, czy rzeczywiście VAT został obniżony wszystkim odbiorcom gazu płynnego. Krzysztof Lipiec, bardzo proszę. Jeśli chodzi o gaz ziemny, podatek VAT, jak i akcyza poszła w dół. Jeśli chodzi o węgiel, panie senatorze, oczywiście, że ten postulat nie jest bez znaczenia, o którym pan mówi, ale zdecydowana większość tych, którzy opalają i mają produkowane ciepło z węgla, oni się w węgiel zabezpieczyli, bo tak to przynajmniej ci, którzy dobrze się gospodarzą, zabezpieczyli się jeszcze przed inflacją. I ten postulat pan opowiada. Dobrze, panowie, Wojciech Konieczny. Wojciech Konieczny, bardzo proszę. Czas na pana. Zamyka pan program. Wojciech Konieczny. No niech powie jeszcze senatorze Konieczny. Nie, panie senatorze, panu już dziękuję na razie. Wojciech Konieczny, bardzo proszę. Pan poseł mówi, że się ludzie pozabezpieczali. Najlepiej to się zabezpieczył pan premier Morawiecki, który posprzedawał, jego żona posprzedawała działki i tak dalej wtedy, kiedy nie były objęte podatkami, które... Dobra, a panie senatorze, to rzeczy, ja nie będę tak, tutaj przerzucał korupcyjnych pan aktywności, jakie miały miejsce na polskiej lewicy. Także panie, bardzo pana pośle, proszę o jakość tej debaty też. Jeżeli pan ma na myśli Polską Partię Socjalistyczną, to proszę o przykłady. Raczej tutaj może pan znaleźć przykłady inne niż korupcyjne w tej partii. Natomiast, byliście w jednym klubie, popieraliście, dmuchaliście w jedną trąbkę. Jeżeli pan poseł mówi, że rozwiązaniem na te wszystkie trudności związane z inflacją i z tym wszystkim było to, że można się było wcześniej w węgiel zaopatrzyć, no to to jest, no, przepraszam za słowo, no, ale to jest trochę kompromitujące. No to rzeczywiście trzeba to było ogłosić. To tak się panu, wydaje akurat. Ja znam przypadki zdecydowanej większości. Ludzie kupują węgiel wtedy, kiedy on jest najtańszy, a nie najdroższy. A teraz jest najdroższy. Na tym to wszystko polega.
To jest lekceważenie ubogich ludzi, którym nie starcza do pierwszego, panie nie, każe, akurat pan lekceważy węgla. Ludzi ubogich, panie senatorze. Pan lekceważy ludzi ubogich. Bardzo panom dziękuję. Dzisiaj, jak widać, praca w Sejmie i w Senacie przynosi wiele emocji, różnych emocji. Bardzo państwu dziękuję za obecność przed telewizorami. Wojciech Konieczny, Polska Partia Socjalistyczna, Kazimierz Kleina, Platforma Obywatelska i Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję panom za dzisiejszą dziękuję dyskusję. Bardzo, widać duże dziękuję emocje w naszym Sejmie i Senacie. Już za chwilę kolejna część programu.